Rosyjski student szkoły rezerwy olimpijskiej zastrzelił swojego trenera. 16-letni student został oskarżony o zabójstwo swojego trenera podczas praktyk na strzelnicy. Zdarzenie miało miejsce w czerwcu, jednak dopiero teraz udostępnione zostało nagranie. Widzimy, jak Jamshed najpierw siedzi przy biurku, po czym wstaje i przygotowuje się do strzelania. Dwudziestopięcioletni trener Andrzej Kiselew pojawia się na strzelnicy i daje wskazówki studentowi. Nagle Jamshed strzela prosto w głowę swojego trenera. By zobaczyć nieocenzurowaną wersję tego nagrania, zapraszamy na tomonews.net. Chłopak zakrywa twarz, po czym ucieka. Trener zmarł na miejscu. Jamshed twierdzi, że tylko żartował i nie wiedział, że broń była naładowana. Według rosyjskich gazet, trener prosił wcześniej o wydalenie tego studenta z akademii za używanie narkotyków.